Zabawę sponsorował Mateusz, którego będziecie chyba jutro mogli posłuchać na prezentacji. Zobaczymy, co ja ci wymyślę na twoją prezentację, Mundral. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. Będę opowiadał o bezpieczeństwie. Nazywam się Borys Łącki i będę opowiadał o bezpieczeństwie. Kto wie w ogóle, kim jest DevOps? To jest w ogóle jakieś świetne zdanie. Ręka do góry, kto się przyzna. Możecie kłamać, także w ogóle... No, jedna piąta sali i 3-4 osoby skłamały. Jak wpiszecie DevOps i Security, to się pojawia taki obrazek w wyszukiwarkę najpopularniejszą. Będę mówił o administratorach w dużym uproszczeniu, natomiast dzisiaj nie możecie mówić administrator na DevOpsów, bo oni się strasznie denerwują. Jest w ogóle największe fopa na świecie. Więc w dużym uproszczeniu będziemy mówili o nie programistach, tylko o tych, którzy dostarczają rozwiązania, dostarczają środowiska i dla deweloperów. Na początek ktoś słyszał o takiej stronie sprawdźpsl.pl? Widzieliście? Słyszeliście, okej. Okay. To był nasz pomysł, który zrobiliśmy, jak się pojawiła afera z PESEL-ami. W dużym uproszczeniu... Nie słychać tam z tyłu, tak? Dobra, nie ma problemu. Jest lekki pogłos i dlatego chciałem troszkę ciszej. Uruchomiliśmy tę stronę testowo, 2 godziny szybka akcja, jak zakup domeny, postawienie strony, sprawdź, czy wykradziono twój numer PESEL i oczywiście jak tutaj klikałeś, wpisywałeś PESEL, to my po pierwsze nie braliśmy tego PESEL-u, a przynajmniej taka jest oficjalna nasza wersja. Natomiast w JavaScriptie sprawdzaliśmy, czy ten PESEL się waliduje, czyli czy teoretycznie ktoś wpisał dobry PESEL, czy nie. No i zgadnijcie, ile osób z kilkudziesięciu tysięcy osób, które odwiedziło tę stronę, przy czym większość ruchu mieliśmy z zaufanej trzeciej strony, czyli osób, które są kumate trochę bardziej. Ile osób wpisało coś, co się walidowało? Procentowo. Strzelajcie. 90 to jest fajna liczba, ale jeszcze tak źle nie jest. Myślę, że jakbyśmy uruchomili to gdzieś, puścili na jakieś gazeta.pl i Onecie, to by było 90. Tutaj było prawie 20% w szczytowym momencie. Taka ciekawostka. Trochę materiałów dodatkowych, to sobie możecie później obejrzeć, pooglądać, jeśli chodzi o ten temat, o którym będę mówił. Ja mówiąc o DevOpsach, przygotowałem tę prezentację trochę z perspektywy na początku bardzo zaawansowanej. Myślałem o tym, żeby pokazać wam, jak konfigurować dockery z infrastrukturą PKI, swoich certyfikatów, jak to osadzać w chmurze, żeby te certyfikaty były bezpieczne. Ale jak zaczynam rozmawiać z ludźmi i na podstawie pentestów, które wykonujemy od lat, no to wychodzi nam tak naprawdę, że brakuje nam ciągle podstaw. Brakuje nam podstaw w bezpieczeństwie i z tymi problemami spotykamy się najczęściej. I mówienie o rzeczach zaawansowanych kompletnie nie ma dzisiaj sensu, skoro leżymy na rzeczach, o których opowiadamy od 10 lat. Ja będę chciał wam dzisiaj podkreślić parę razy, jak robicie taką pracę administracyjną, tudzież sysopsową, devopsową, jak wolicie. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj sieć wewnętrzna jest prawie tak samo, powinna być tak samo traktowana jak sieć internet. Dlatego, że żeby dostać się do sieci wewnętrznej, naprawdę wystarczy wysłać jeden prosty, o, Michał Gawryluk, opublikował post w grupie Słowianie, dzięki. Żeby dostać się dzisiaj do sieci wewnętrznej, my widzimy na takich testach penetracyjnych, gdzie wysyłamy phishing, gdzie wysyłamy malware, gdzie rozrzucamy USB po firmach, że żeby dostać się do firmy jest naprawdę... Wyłączyć sieć? Czy ja nie będę wiedział, jak się wyłącza sieć w Windowsie? Nie, to musi mi na pewno pomóc. Ja takich rzeczy wolę nie dotykać. To się twój komputer coś popsuje. Ja na co dzień, ja generalnie używam Windowsa zazwyczaj do wgrywania aktualizacji, do pokazywania prezentacji, bo to są dwie rzeczy, które świetnie działają, jeśli chodzi o Windowsa. Zaawansowany to nigdy bym nie dotarł do takiego okienka. Dziękuję bardzo. I będę chciał wam przypominać, żebyście myśleli o bezpieczeństwie z różnych stron, żebyście myśleli o bezpieczeństwie szerzej, żebyście traktowali te przykłady, które ja będę tutaj wam pokazywał, nie tylko z perspektywy tego, że jak widzicie, nie wiem, widzicie obrazek z Nagiosem, no to znaczy, że ja nie mam Nagiosa, tak, mam jakieś inne oprogramowanie, to się nie mam co przyjmować. Przekładajcie sobie te przykłady na swoje oprogramowanie, na swoje środowiska, na to wszystko, co macie u siebie w firmach. To są tak naprawdę rzeczy, które dotyczą DevOpsów i które dotyczą sysopsów i które moim zdaniem są najważniejsze w bardzo dużym skrócie i uproszczeniu. Dzisiaj motywacja atakujących. Ja mam taką tradycję, że od lat za każdym razem pokazuję na slajdach kilka slajdów o cyberprzestępcach. To już jest taka tradycja, że wszyscy się z tego śmiejemy, w związku z tym tutaj nie omieszkałem dodać kilka tych slajdów. Stop, w ogóle coś jest nie tak, bo umawialiśmy się, że przed prelekcją mamy pić wódkę. Bo my jako firma Logical Trust, ja tam za dużo chyba nie mówiłem o sobie, jesteśmy z firmy Logical Trust, bla bla bla, ja nazywam się Borys Łącki, nie ma się co w to wkręcać. My oprócz tego, że gdzieś tam zasponsorowaliśmy, bo wierzymy, że to jest świetne doświadczenie być tutaj z wami i od lat w zasadzie udzielamy się na prelekcjach,
chcieliśmy dorzucić coś od siebie. I pomyśleliśmy sobie, że w tym roku postawimy parę flaszek i prelegenci, jak mają ochotę, oczywiście mają skończone 18 lat, mogą sobie walnąć shota przed wykładem. To jest na kilku konferencjach za granicą, chcieliśmy włożyć coś od siebie i właśnie czekam na to, jak... Chciałem powiedzieć, czy słodkie wódki nie mają, ale już teraz nic nie zrobię. O Jezu, jak ciepło, to jak... Zaraz ci chcesz? Ona chyba nie jest zimna. O Jezu, będzie wesoło. Wasze zdrowie. O, teraz to się świetnie prowadzi. Dzisiaj motywacja, jak w połowie, wiecie, zemdleję albo będę chciał więcej, to dajcie znać. Albo jak zacznę seplenić i gadać od rzeczy, to rzucajcie czymś, nie? Motywacja atakujących dzisiaj jest taka, że chcą po prostu zarobić kasę. To jest dosyć proste i mam nadzieję, że macie tą świadomość. Na wszystkich wykresach, we wszystkich raportach mówi się bardzo prosto, że jest coraz gorzej i naprawdę w najbliższych latach moim zdaniem nie będzie lepiej. Nie będę wam pokazywał wykresów i raportów. To wam mówi tak, jak dzisiaj jest. Kilka polskich przykładów. Myślę, że macie świadomość, że polskie firmy też dostają i dostają po tyłkach naprawdę na grube kwoty. Tu 3 miliony, tu 500 000 złotych w wyniku prostych, naprawdę prostych oszustw. Pamiętacie Plus Bank? Wszyscy kojarzą Plus Bank, mam nadzieję? Albo inaczej, kto nie... Nie można pytać, kto nie kojarzy, bo nikt się nie przyzna, nie? Wszyscy kojarzycie Plus Bank, nie? Okej. Okay. Wszyscy kojarzycie też kancelarię prawną, która została zaatakowana i zaszantażowano ich do tego, że powinni zapłacić kasę w jakiejś kryptowalucie oczywiście, po to, żeby nie ujawnili tych informacji, tak? Mamy z tego typu incydentami do czynienia. My też jako firma, która pomaga często klientom, to się dzieje. To są przykłady, które gdzieś tam widzicie w newsach, natomiast takich incydentów jest naprawdę coraz więcej. Konta bankowe kradzione na forach, na różnych torach i tak dalej. Mam nadzieję, że sobie tego typu rzeczy też co jakiś czas przeglądacie. Po to, żeby sobie uświadomić, że tak naprawdę w polskim cyberpodziemiu, tu statystycznie mamy pewnie 2-3 osoby, które te ogłoszenia wystawiają, tak? Które publikują te rzeczy, także jak wasz screenshot, to możecie później podziękować. Nie ma problemu. Różne bazy danych, różnych stron internetowych, czasami na sprzedaż, czasami tylko po to, żeby pokazać, że się włamaliśmy, żeby nasz ranking urósł. Mam nadzieję, że wy jako ludzie zaangażowani, osoby bardziej techniczne, macie tę świadomość, ale ja za każdym razem staram się te parę slajdów wrzucić, żeby się zdziwić. Pocket tutaj, tak? O Pockecie pewnie słyszeliście, że został ujęty. Jak został ujęty, to między innymi Adam będzie chyba opowiadał też gdzieś tam na którymś slajdzie w sobotę albo w niedzielę. Jak jest dzisiaj z kosztami defektów? Moim zdaniem to zdanie świetnie pokazuje, jakim problemem jest bezpieczeństwo. 15-letnia osoba wyeksploitowała jakiś błąd, SQL injection. Oni ponieśli koszty w wysokości 60 milionów funtów, stracili dane 101 tysięcy swoich użytkowników. No i tak dzisiaj zaczyna wyglądać bezpieczeństwo, szczególnie w innych krajach, gdzie obligatoryjnie musicie na przykład poinformować o incydencie, gdzie musicie objąć ubezpieczeniem swoich klientów. I teraz trochę przykładów związanych z konfiguracją. Kilka przykładów z Bug Bounty, czy z tych programów, w których legalnie możecie hakować i włamywać się do różnych instytucji. Część z tych firm publikuje informacje o tym. I tutaj tak macie taki przykład. Taka firma, która zajmuje się tworzeniem sklepu internetowego, w pewnym momencie umieszcza, któryś z programistów umieszcza ich prywatne repozytorium GitHuba na publicznym repozytorium GitHuba z wszystkimi kluczami, z wszystkimi hasłami, z wszystkimi danymi wrażliwymi, które oczywiście oprócz kodu źródłowego znajdowały się w tym repozytorium. No tutaj jest taki błąd, $1500 za to, że ktoś to wypunktował. Tego typu rzeczy się zdarzają, trzeba na nie uważać. Drugi błąd w serwerze monitorującym też akurat tej samej firmy. No tutaj się okazało, że oni skonfigurowali sobie Google OAuth, tylko że mieli zezwolić na logowanie się tylko skąd, które są w tej jednej domenie, a zezwolili na wszystkie domeny. Ktoś nie dokonfigurował tej usługi, no i wydawało się, okej, mamy bezpieczeństwo, mamy tokeny i tak dalej, natomiast tak naprawdę każdy mógł się tam zarejestrować i założyć sobie i zalogować się jakby do części administracyjnej serwisu. $3000 za tego typu znowu prosty błąd konfiguracyjny. Jedna z osób szukających w paneli w firmie Snapchat, myślę, że kojarzycie, od tych śmiesznych filmików, w których każdy pokazuje jakieś dziwne części ciała. Jedna z tych osób najpierw znalazła dostęp do panelu administracyjnego Django, który w ogóle powinien być tak naprawdę wycięty, do którego dostęp powinien być zablokowany. A później stwierdziła, że okej, to spróbuję 10 tysięcy najpopularniejszych haseł na login admin. I tutaj jest pytanie, jakie waszym zdaniem było hasło, strzelcie kilka, zobaczymy, czy ktoś trafi. Dupa. Dupa.
Okej, pytałem tylko po to, żeby się dowiedzieć, jakich używacie haseł, tak? Także dziękuję. Tutaj akurat było hasło research, bardzo, bardzo skomplikowane, nie? Natomiast wpadło w te pierwsze 10 tysięcy haseł bardzo popularnych $1000 za taki błąd. Tu błąd trochę z innej beczki, bo te kilka domen internetowych firmy Uber, z tego co dzisiaj jechałem taksówką i rozmawiałem z taksówkarzem, wielu warszawiaków korzysta, te domeny były przekierowane w konfiguracji DNS na zewnętrzną domenę, która nie była wykupiona. I gość sobie kupił za $3 tę domenę i okazało się, że w tym momencie uzyskał kontrolę nad domenami, w których mógł osadzić swój dowolny złośliwy kod. Bo gdzieś ktoś zapomniał o konfiguracji DNS-owej, o tym, że trzeba ją zaktualizować, albo o tym, że gdzieś w procesach trzeba mieć porządek z domenami. 2000 ponad dolarów za tego typu błąd. Firma Atlassian ma takie rozwiązanie, nie wiem, Jira, może kojarzycie, tak? Confluence i tak dalej, bardzo popularne dzisiaj, wykorzystywane przez programistów. Podobnie firma Uber. Człowiek, który znalazł ten błąd, pokazał, że na takiej stronie jakiejś tam bardzo drobnej, typu newsroomuber.com, na której był WordPress. Ten WordPress był niezaktualizowany i on przyjął tego WordPressa. No i Uber na początku powiedział, okej, ale tak naprawdę to nie jest jakiś krytyczny błąd. W zasadzie to mogłeś przyjąć tylko te nasze newsroomy i one nie mają specjalnie znaczenia. Ale okazało się, jak on przyjął ich infrastrukturę, to okazało się, że ten kod JavaScriptowy z tej domeny jest wykorzystywany we wszystkich tych rozwiązaniach w ich wewnętrznych oprogramowaniach Atlassiana. I de facto mógł też przejąć sesję tych użytkowników, którzy się tam logowali, poprzez tą przyjętą domenę. Więc to nie zawsze jest tak, że na początku, jak oceniacie, że błąd jest trywialny, to faktycznie tak jest. Może się okazać, że w wyniku bardziej skomplikowanej eskalacji można przejąć na przykład konta użytkowników. Tutaj też błąd związany z tym, że najpierw ten człowiek odpowiednio iterując i odpowiednio kombinując, znalazł dodatkowe adresy IP, które były wykorzystywane przez firmę, i następnie zobaczył taki wynik, znalazł taką domenę dockerwineup.com, no i tam pokombinował, bo go zaciekawił go ten komunikat tutaj i zaczął kombinować, co to w ogóle jest, nie ma za bardzo tym pojęcia, zaczął się interesować Dockerem, no i w wyniku jakby kilku godzin poszukiwań okazało się, że tutaj ta firma wystawiła instancję swoich obrazów Dockera i można było, podając po prostu zwyczajnie w adresie URL odpowiednie jakby zapytanie, można było pobrać całe image dockerów, z których oni wykorzystywali. Tam oczywiście zaszyte hasła i tak dalej, i tak dalej. Tutaj kolejny błąd konfiguracji za $1000. Trochę podobnie jak z tym Googlem wcześniej z OAuthem, tylko tutaj dotyczyło to OpenID. Firma Ubiquiti, być może kojarzycie ją z takich urządzeń, jako access pointy radiowe przede wszystkim, natomiast głównie urządzenia sieciowe. No i oni zrobili coś podobnego, skonfigurowali dostęp do swoich zasobów administracyjnych z domen wszystkich użytkowników i wystarczyło sobie zarejestrować dowolne konto w Google i można było przejąć całkowicie ich infrastrukturę na tym serwerze. No i tego typu ujawnienie informacji, które też się pojawia coraz częściej, $1000 za to, że ktoś zorientował się, że ich GitHub był skonfigurowany tak, że umożliwią odczytanie ich prywatnych repozytoriów i kodu źródłowego ich domen. No i mój ulubiony przykład, bo dotyczący serwisu Pornhub. Kto zna serwis Pornhub? Podchwytliwe pytanie, ale doceniam te osoby, które podniosły rękę, albo są tak odważne, albo są tak odważne. I tak zostańmy. Serwis z filmami, tak? Z filmami o sporcie. No. Spróbujmy tak to uprościć, bo streaming idzie w cały świat, chyba nie wiem, czy 18 lat wszyscy mają skończone. $10,000 za ten błąd. No tutaj rzecz znowu bardzo wesoła, bo pod jednym z adresów, który był w ogóle adresem trochę zewnętrznym, netreact.eu, ta osoba znalazła wystawioną część konfiguracji repozytorium Subversion. I tam znalazła login i hasło Stefan, login, hasło 12456. Przepraszam. No i oczywiście sprawdziła, czy te dane uwierzytelniające działają. Okazało się, że to ich repozytorium też było wystawione do sieci internet i można było uzyskać dane między innymi firmy Pornhub, bo tak naprawdę to było tak, że ten serwis nadrzędny, on powiedzmy sprawował pieczę nad serwisem Pornhub i jeszcze nad różnymi innymi. I w wyniku tego oni przejęli dostęp do kodów źródłowych i praktycznie do całego kodu strony. Tam jeszcze było tyle fajnie, że ta osoba, Stefan, miał plus W.
W związku z tym mógł coś zakomitować i poczekać, aż oni to później wrzucą na swoją produkcję. No ale jakby zgodnie z programem Bug Bounty takie rzeczy nie wolno robić. No i wolą zainkasować kasę, w tym wypadku 10 tysięcy dolarów. Musicie pamiętać o tym, żeby aktualizować oprogramowanie i to jest taka mantra, której, Jezu, ja opowiadam już od ponad 10 lat i naprawdę niewiele się zmieniło w tej kwestii. Mamy Chroma, który się tam stara sam aktualizować i to jest jakiś niechlubny wyjątek. Natomiast zarządzanie aktualizacjami w firmach, w oprogramowaniu, na serwerach produkcyjnych jest naprawdę kiepsko. Dzisiaj trochę dzięki tym DevOpsom może się to pozmienia, bo administratorzy, przepraszam, DevOpsi, SysOpsi mają swoje środowiska, mają staging, mają testing, mają production, które starają się wdrażać takie zmiany w miarę rozmyślny sposób, ale naprawdę w skali tych testów, które my robimy i obserwujemy, to są gdzieś tam jakaś kropla w morzu. Tutaj macie przykład oprogramowania do zarządzania serwerami, do wydawania wielu poleceń na wielu serwerach. Przykład takiego Zero Day'a, który był właśnie w Jenkinsie i umożliwiał przejęcie infrastruktury. I znowu aktualizacje. Pamiętajcie o tym, że trzeba też aktualizować stację roboczą. Te wszystkie migające w rogu ikonki, tak, Java, Adobe i tak dalej. Kto korzysta z Java? No programiści Java korzystają. Natomiast pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że tylko serwery, bo tak jak wam mówiłem, żeby wejść do firmy czasami, czy do ich infrastruktury, potrzebujemy bardzo często workstacji i wykorzystujemy te błędy i te niezaktualizowane oprogramowanie, które jest na stacjach roboczych. I tutaj akurat przykład zdalnego uruchomienia kodu w IDE, czyli w środowisku programistycznym, tak? Do tego, żeby można było przyjąć całkowicie stację roboczą. W związku z tym pamiętajcie, środowiska serwerowe, ale też stacje robocze. Pamiętajcie o tym, że czasami naprawdę dziwne oprogramowanie, które się wydaje, że nie trzeba go aktualizować, bo kto korzysta z Geta na serwerze, też powinno być aktualizowane. Tu jest taki przykład błędu, w którym chcecie zapisać jeden plik, a tak naprawdę on w wyniku błędnej interpretacji przez to oprogramowanie jest zapisywany tutaj na samym dole. Ci, którzy nie widzą, jest bash profile, bash profile, tak? Czyli przy następnym logowaniu jest szansa, że ten plik zły się uruchomi. Często tego typu polecenia jak w Get, jak curl są wykorzystywane przez administratorów do automatyzacji pewnych zadań. Czasami jest tak, że jak przejmiecie jeden serwer w sieci firmowej klienta, to patrzycie, co się na nim dzieje. Widzicie, że na przykład przychodzą logi z innego serwera, z takiego oprogramowania, które jest niezaktualizowane. Stawiacie swój kod złośliwy i następnego dnia macie dostęp do kolejnego serwera i później kolejnego i tak dalej. Przejmujecie kolejne serwery. To kinoman.tv, już chyba nieistniejący serwis. To slajd też... No taki z jednej strony zabawny, tak, że tu jest jakiś warning, w którym jest mnóstwo informacji, ale między innymi tutaj jest hasło do bazy danych udostępnione i to jest coś, co z jednej strony mówi się, że tego już nie ma, jest tego coraz mniej i tak dalej, a z drugiej strony wpiszcie sobie naprawdę czasami w Google'a zwyczajnie site i daną domenę i bardzo często naprawdę możecie jeszcze znaleźć tak naprawdę nie dotykając w ogóle strony, możecie znaleźć na przykład warningi z frameworka programistycznego, z frameworka po stronie aplikacji serwera i znajdują się tam czasami przydatne informacje, czasami bardzo, bardzo błahe, no mogłoby się wydawać, że na przykład okej, tutaj jest login i hasło do bazy danych, ale baza jest za firewallem, w związku z tym nam się to nie przydaje. I w pierwszej chwili na pewno tak jest, ale później jak okazuje się, że na przykład przejmujecie inną instancję serwera, to okazuje się, że z tego innego serwera jest możliwość zalogowania się, bo nie ma odpowiedniej separacji już na poziomie backendu, bo tam nikt się już nie martwi kompletnie o bezpieczeństwo, bo przecież to jest backend. Tam macie możliwość z tego jednego serwera zalogować się do tej bazy danych. I to się naprawdę bardzo często nam zdarza, że tego typu drobne informacje, drobne wycieki informacji przydają się później w toku całych testów penetracyjnych. Trzeba zarządzać swoimi danymi, swoimi pakietami, całym swoim serwerem też w mądry sposób. To był taki news, w którym człowiek pisał chyba pracę magisterską, jeśli dobrze pamiętam, wymyślił sobie, że stworzy pakiety, w których nazwy mają literówki. I stworzył kilka tysięcy różnych pakietów, w których zamieniał litery. I wrzucił te pakiety do publicznych repozytoriów. I czekał. I przejął 17 tysięcy różnych serwerów. Bo ludzie instalowali, bo ludzie się mylili. Coś tam się instalowało, no oczywiście z tym też instalował ten poprawny pakiet, żeby to działało i tak dalej. Nie? Taka ciekawostka znowu z perspektywy zarządzania oprogramowaniem swoimi pakietami. Jakie instalujecie? Czy wchodzicie na produkcję, apt-get, install, bo coś nie działa, tak, święty spokój? Czy macie jakiś proces, który to porządkuje, który za każdym razem sprawdza, czy to jest na pewno to, co macie zainstalować? Tutaj też trzeba o tym pamiętać.
Czasami słyszę, tak, ale mamy dockery, mamy wirtualizację, mamy wszystko w kontenerach, jest bezpiecznie. No, też wcale tak nie jest, bo tutaj przykład exploita, czyli błąd w oprogramowaniu właśnie służącym do tego, żeby mieć instancje odseparowane, mieć wirtualne środowiska. No i błąd umożliwiał wyjście z takiego środowiska, które jest jakby uruchomione podrzędnie, do nadrzędnej maszyny, która zarządza całym środowiskiem. To jest zresztą oprogramowanie, które jest wykorzystywane chyba w chmurze Google, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście wyszedł fix, tutaj badacze opublikowali informacje o tym, nie sprzedali tego na czarnym rynku. Natomiast na czarnym rynku możecie kupić tego typu błędy i o tym też trzeba pamiętać, że to, że macie wirtualizację, to wcale nie znaczy, że jesteście bezpieczni. Tak? Macie kolejną warstwę, o którą też musicie dbać tam o rzeczy związane z firewallem i z separacją, z dostępem, z rolami i tak dalej. No i ponownie nawet w Dockerze, w popularnym oprogramowaniu do zarządzania obrazami, do małymi wirtualnymi obrazami, też przez ostatnie lata tak naprawdę znajdowały się różne błędy bezpieczeństwa. W związku z tym, jak rozmawiam czasami o bezpieczeństwie, a DevOpsi mówią, o, mamy Dockera, jest bezpiecznie, to bardzo uważajcie na taki sposób myślenia, bo to zupełnie nie o to chodzi. Nie wiem, czy kojarzycie, też był jakiś taki błąd, to bardziej u administratorów, że gość na forum napisał, że jego skrypt zautomatyzowany uruchomił takie polecenie rm-rf i tutaj były dwie zmienne i miał oczyścić jakiś tam katalog, jakiś tam plik, ale te zmienne mu się wyzerowały. No i w związku z tym komu skasowało cały serwer, tak? I była mega burza w środowisku administratorów na temat tego postu, w ogóle jak ci to stało i tak dalej, że backupy i w ogóle i tak dalej. I okazało się, że tak naprawdę to było trochę oszustwo, bo ten człowiek chciał zareklamować swoją firmę, która zarządza serwerami i jakby się to uruchomili za pomocą Ansible, bo on to uruchamia za pomocą Ansible, to tak naprawdę to się nie uruchomi, bo mechanizm wewnętrzny zablokuje, pokaże, że są zmienne, które są niezadeklarowane i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że bardzo mało w ogóle ludzi w środowisku DevOpsowym jakby sprawdziło, czy to w ogóle zadziała. Po prostu uwierzyli, łyknęli, a faktycznie tak będzie i tak dalej. W związku z tym bardzo ważne jest, żebyście znali nie tylko konfigurację, ale to jak działa wasze oprogramowanie. Korzystacie z takich narzędzi, sprawdźcie sobie, co się stanie w takiej sytuacji, czy to będzie zablokowane, czy nie, czy możecie to temu przeciwdziałać. Trochę opowieści skrypty, to jest odpowiedź z polskiego hostingu, gdzieś tam na poprzednich slajdach Jakuba było pytanie, czy darmowy hosting, czy płatny, to jest odpowiedź z hostingu płatnego, polskiego, jednego z większych. Zniknęły mi pliki z backupami, które tam miały po 2-3 giga, raz na miesiąc sobie je klikam, to jest jakiś hosting, na którym generalnie nie ma ważnych rzeczy, jest, nie wiem, mój blog i tak dalej. No i raz na miesiąc pobieram sobie backup, który wykonuje całego środowiska, no i tam zniknął mi ten backup sam z siebie, tak, raz. Mówię, okej, okay, ja sobie go pobrałem, więc nie było problemu, drugi raz zniknął, to myślę, coś jest nie tak, to im zgłoszę, że coś chyba nie działa. I to jest odpowiedź od nich, że na serwerze był całkowity brak miejsca na partycjach, jakiś skrypt do systemu analiz musiał usunąć kilka kopii zapasowych userów, tak? Dodamy jeden miesiąc gratis hostingu, nie? Okej, okay. Nie sprawdzałem, czy dodali, tak? Przypomina mi to opowieści o bowkach. Was to powiedzą po kalor. No to... nie mam miejsca, już pan ma. Dodatkowe 8 mega, nie? Tak, dokładnie tak. No to taka ciekawostka, nie? Trochę innych przykładów. Mam nadzieję, że macie skończone 17 lat, to nie haszowałem też od znajomego. Kolega sprawdza kopie zapasowe, tak, patrzy ostatni backup, to jest tam sprzed 2 miesięcy mniej więcej obrazek, tak, ostatni backup kwiecień 2015, a kolega świadczył usługi outsourcingu dla różnych firm, ciśnienie się podniosło, w ogóle stres i tak dalej, szukam, patrzę, przeczytam dla tych, którzy nie widzą, a to stary serwer backupu, nie zgasiliśmy go i sobie stoi, ja pierdolę. W związku z tym ten porządek, którego nienawidzimy jako ludzie w IT, czyli dokumentacja i rzeczy związane z tym, żeby w ogóle wiedzieć, jakie mamy serwery, ile mamy tych serwerów, co mamy na tych serwerach, a jeszcze jakie wersje oprogramowania, kto jest za to odpowiedzialny, to jest w ogóle abstrakcja, no jest niestety potrzebny, bo bez tego ciężko wam będzie podjąć decyzję, co jest dla was ważne, co nie jest ważne, co powinniście zabezpieczyć, co objąć jakimiś testami, co w ogóle można kiedy będzie można wyłączyć. Nie? Kolejna opowieść, skrypty. Tutaj kiedyś kolega przeczytał, że hakerzy będą robić konkurs w internecie, kto więcej stron podmieni, tak? No w związku z tym on się zalogował zdanie i dał IP tables i input drop. W dużym uproszczeniu zablokował całkowicie dostęp do internetu także sobie. Z internetu także sobie, tak? To oczywiście był serwer, do którego on nie miał łatwego dostępu, musiał robić restarty i tak dalej, i tak dalej. No to takie śmieszne historie, ale pokazujące, że proces zarządzania tym, jak wprowadzacie zmiany na swoich serwerach, powinien być w pewnym sensie trochę mądrzejszy niż tutaj. W zaawansowanych rozwiązaniach, my już słyszeliśmy o takich rozwiązaniach, gdzie firma jakiekolwiek zmiany, na przykład konfiguracyjne na switchach,
rozwiązuje w taki sposób, że administrator wprowadza wirtualnie w odpowiednie oprogramowanie konfigurację. Ta konfiguracja jest wysłana do drugiego administratora, on ją przegląda i dopiero jak ją zaakceptuje, ta konfiguracja z automatu jest wysłana na urządzenie. Ale to w jednej firmie przez ostatnie 15 lat testowania bezpieczeństwa. Jako taką ciekawostkę. No to też kolega, jak pytałem o takie ciekawe przypadki, no to się okazało, że gość sobie skopiował SQL-a z neta bez sprawdzenia, tak? No i się okazało, że tam niestety tą bazę mu wysadziło, a inny zrobił update, tylko że zapomniał dać where, no niestety zamiast jednego pola, tak, cała baza. Poszło i to też, trochę tak jest, tak? Dzisiaj się mówi, że ci programiści bez Stack Overflow to w ogóle by nie żyli, bo to kopiuj, wklej i można być seniorem nagle i dobrą kasę dać, nie? Niekoniecznie wiedząc w ogóle, co się odpala, co się uruchamia na serwerach czasami produkcyjnych, tak jak było akurat w tych wypadkach, nie? Więc to było wesoło, kopie zapasowe poszły w ruch, parę godzin stracili, ale tragedii nie było, nie? Pamiętajcie też o tym, że jak to jest chyba największy błąd, najstraszniejszy znowu od kilkunastu lat, jak testujemy security, zbędne zasoby, zostawiacie na chwilę sobie, wystawiacie jakiś plik, żeby go pobrać, albo na chwilę sobie bazę zostawiacie w TMP, bo przecież dumpa trzeba wleźć z backupu, żeby zobaczyć. No i na chwilę to czasami jest 3 lata, to jest 4 lata, jak my znajdujemy na testach penetracyjnych, uzyskujemy dostęp do jakiegoś serwera, konta nieuprawnionego, na przykład jakiegoś www, albo jakiegoś użytkownika, no i wystarczy czasami dobrze pogrzebać po serwerze, tak? I okazuje się, że po prostu loginy i hasła do kolejnych baz, do kolejnych serwerów, do haseł, klucze do VPN-ów z hasłami prywatnymi, wszystko, naprawdę. I o tym pamiętajcie, że jak coś wystawiacie, to jak już naprawdę musicie sobie coś wystawić na www i nie dajecie tam hata accessa, nie dajecie tam blokady per IP, per hasło, per skomplikowany hash, 2FA i tak dalej, to zróbcie ten adres tutaj URL, niech on będzie naprawdę skomplikowany, niech to będzie jakaś suma kontrolna, niech to będzie jakiś hash, niech to będzie coś innego niż dane.targz, tak? Backup.targz. Są tule, które uruchamiacie i to narzędzie ma na przykład zaszyte, możecie sobie wgrać słownik, ono ma 300 tysięcy różnych popularnych plików i katalogów, tak? I odpalacie to sobie, zostawiacie na 2 dni i za 2 dni się okazuje, że jest mnóstwo rzeczy zostawionych. To są błędy, o których naprawdę opowiadamy od lat i mówimy, że to jest straszne i przerażające, to się ciągle zdarza. To się ciągle zdarza w największych i najmniejszych firmach naprawdę na całym świecie, które testujemy. Coś szukałem. Zlaguje mi jeszcze tego ten switcher. Dobra, jest okej. Czasami się zdarza tak, że to jest przykład błędu konfiguracyjnego w serwerze IIS, czyli w serwerze www Microsoftu. Tam jest taki błąd, który jak wiecie, jak do niego podejść, umożliwia wam przeczytanie pierwszych kilku znaków wszystkich plików i wszystkich katalogów. No i tutaj oczywiście, że jak będzie ta nazwa bardzo skomplikowana i długa, no to może się okazać, że to wam się nie przyda, ale bardzo często okazuje się, że tu jest jakiś, nie wiem, valid F, tak? Co to może być to F? File na przykład, tak? Valid file. No i znowu może się okazać, że tutaj znajdziecie jakieś zasoby, które będą zbędne i które wykorzystacie do kolejnych ataków i tego typu błędy też czasami się przydają, dlatego trzeba wiedzieć, jak skonfigurować bezpiecznie swoje środowisko. No i taki najpopularniejszy błąd, tak, czyli wystawianie na chwilę, tam coś tam, kopia, zip, plik CSV z danymi klientów, naszego klienta. No i czasami wystarczy przejrzeć taką kopię, to akurat była kopia z pliku z bazy programu pocztowego z Outlooka. No i tam było 200 MB, my sobie to pobraliśmy, przejrzeliśmy tę pocztę na takie najpopularniejsze wyrazy, tak? Hasło, password i tak dalej, login. No i tu się okazało, że do innego systemu na przykład tak jest w wiadomości taki jakiś komunikat, login, hasło i znowu kolejna eskalacja, kolejny serwer, kolejna aplikacja przyjęta i jedziemy dalej. I tutaj ten przykład o tych zbędnych zasobach, wpiszcie sobie co jakiś czas site, error, site, entitle, man in the middle, laser point, to ten atak się nazywa. Wyszukajcie sobie czasami jakieś dziwne końcówki, dziwne pliki, warto to sobie też robić dla swoich serwerów raz na jakiś czas, nawet z automatu, tak, żeby zobaczyć, czy na chwilę zostawiliśmy coś i to zostało zaindeksowane przez Google. Przykład sprzed kilku dni mieliśmy taką sytuację, że jeden z klientów miał 2 serwery, aplikacja się jakby komunikowała pomiędzy nimi, jeden był zablokowany, a drugi był wystawiony w świat. I tak naprawdę jak odpowiednio się udało zmanipulować i Google i ten serwer, no to można było odczytać całą stronę internetową, a to był projekt tak mega tajny, że w ogóle nawet nie powinienem o nim opowiadać. Nie? Więc tego typu rzeczy też się zdarzają. Pamiętajcie o tym, jeśli chodzi o zbędne zasoby, że fajnie jest zrobić sobie taki jeden dzień porządku. To jest w ogóle mega nudne i mega straszne, ale ustalić sobie 2 godziny, raz w miesiącu siadacie i te wszystkie rzeczy, które zostawiliście na chwilę 5 lat temu, czyścicie.
Przeglądacie swój home, przeglądacie swoje TMP, przeglądacie miejsce, gdzie są te wszystkie na chwilę targezety, zipy i tak dalej wrzucone na desktop, na D i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyścicie, robicie porządek i nauczcie tego też swoich pracowników, bo to bardzo fajnie się sprawdza. My tak robimy, jest to upierdliwe, ale dzięki temu też minimalizujemy ryzyko, że coś takiego gdzieś wycieknie. Zbędne usługi, tak? Tu w tym wypadku akurat było tak, że był Nagios, który był uruchomiony na chwilę. Żeby zobaczyć, jak ten Nagios działa, on tutaj miał zero w ogóle serwisów podłączonych. Oni zobaczyli, jak wygląda, stwierdzili, że nic ciekawego. Tylko że w tym Nagiosie, który zostawili uruchomiony, był błąd bezpieczeństwa, który nam pozwolił na przyjęcie kolejnego serwera. W związku z tym dbajcie o swoje usługi, nie zostawiajcie usług, z których nie korzystacie. No a te, z których korzystacie, to oczywiście aktualizujcie i zabezpieczajcie na różne sposoby. Czasami jest tak, że firewall na przykład po stronie ruchu sieciowego, nalali mi tutaj wody mineralnej, ciekawe, czy to jest woda. Sprite. To grubo. Dziękuję bardzo. Tak, zbiórka była. No i zrobimy od razu ankietę. Kto zapłacił chociaż 5 zł na B-Sides, ręka do góry? Dzięki. O to właśnie chodziło. Bo to jest, wiecie, od was dla was, nie? To jest najfajniejsze chyba. Ja oczywiście dziękuję organizatorom za to, że im się chce, bo to jest w ogóle kosmiczna robota zrobienie czegoś takiego, naprawdę. Pewnie, brawa! I ja już mówiłem Piątkości, że mam nadzieję, że następna edycja, bo to jest tak gorąco na stadionie, tak? Uważam, że z grubej rury trzeba, a nie tam. I wtedy te flaszki to będziemy wywozili po prostu jakimiś takimi wózkami i każdy dostanie flaszkę. To może się uda. To też sytuacja z życia. Okazuje się, że firma się świetnie zabezpieczyła, jest odfirewallowana i tak dalej. Serwery produkcyjne w sieci internet, tylko nikt nie zauważył, że ich serwery też z defaultu mają włączone IPv6. I to IPv6 jest skonfigurowane i działa. I można się podłączyć do ich usług odfirewallowanych za pomocą IPv6. No taka ciekawostka, o tym też trzeba uważać, że jak firewall dzisiaj, to nie tylko IPv4. Nie wiem, czy pamiętacie, rok temu byłem na prelekcji, opowiadałem wam o APT razy 3. Kto pamięta błąd Zero Day w Quake'u 1 sprzed roku? Dobra, część osób pamięta. Ten, co bije brawo, to znalazł ten błąd, dlatego on bije brawo. Mateusz znalazł błąd w Quake'u 1, mieliśmy na testach penetracyjnych, gdzie mamy takie testy, gdzie jakby, no możemy prawie wszystko, tak? Czyli klient przychodzi i mówi, pokażcie nam, jak nas okraść. I my się umawiamy, okej, ta adresacja IP jest wasza, to biuro jest wasze, ci ludzie na LinkedInie są wasi, tak? Bo też czasami tam możemy młotkiem ich przekonywać. Przepraszam. I tam się okazało, że namiętnymi graczami ci pracownicy są w Quake'a 1. Tak jak też Mateusz, mój wspólnik, który no bardzo lubi psuć to, co lubi, tak? To jest ten pech tego oprogramowania, które on lubi w zasadzie. Jutro wam będzie opowiadał też coś o oprogramowaniu, z którego korzysta, w którym też znalazł dość krytyczny błąd. Tutaj można było w dużym uproszczeniu najpierw zdobyć uprawnienia administratora Quake'a, czyli jakby w grze, tak? Zmieniać mapy i tak dalej, a później znalazł drugi błąd, który umożliwił nam uruchomienie dowolnych poleceń na serwerze. Ten serwer oczywiście był zwirtualizowany. On był tylko na potrzeby serwery gry w Quake'a, bo oni sobie grali. No ale niestety znowu, my z tego wewnętrznego serwera, jako że sieć wewnątrz już była trochę gorzej zabezpieczona, przyszliśmy w wyniku błędów konfiguracji do kolejnych serwerów. Później do kolejnych, przyszliśmy wszystkie około 30 kilku serwerów. Finalnie mieliśmy dostęp z ich Jiry do ich prywatnej sieci wewnętrznej, firmowej, bo w Jirze w pewnym momencie ktoś zaszył klucze z hasłami do VPN-ów. W związku z tym finalnie dostaliśmy się do samej firmy, a zaczęło się od zostawionego do sieci internet dla 5 graczy w firmie Quake'a 1. Pamiętajcie o tych zbędnych zasobach, bo to jest straszne. Takie przykłady właśnie z życia wzięte. Sprawdzacie sobie coś z TMP, a tam jest jakiś plik w ogóle z marca 2016, czyli dosyć stary. No i to jest SQL dump na chwilę zostawiony oczywiście, tylko po to, żeby przegrać ten dump. No i tutaj znowu jakiś database PostgreSQL. No i co jest, oprócz tego, że to jest tutaj, to co jest najgorsze w tym, że to jest tutaj? Kto to widzi? Właśnie, wszyscy mają odczyt. No bo to, że administrator może odczytać te dane, no to okej, to by było trochę mniej straszne, też byłoby straszne, bo często te dane nie dotyczą tego serwera, tylko też innych serwerów, tak? I to nam pozwala na przyjęcie kolejnych serwerów. Ale tutaj najgorsze jest to plus R, tak? Czyli możliwość odczytu przez dowolnego użytkownika, którego tylko uda wam się uzyskać na serwerze. Drugi przykład, też czasami wykorzystywane, błędne uprawnienia. Bardzo prosta rzecz. Skrypty Krona, czyli coś, co się uruchamia co jakiś czas, to się uruchamia raz dziennie. No i jest skrypt, który się nazywa database update.sh. I co to jest źle? Wszyscy mogą zapisać, dokładnie. I teraz macie konto zwykłego użytkownika, otwieracie ten plik, zapisujecie dowolne polecenie
i ono z uprawnieniami administratora zostanie uruchomione, fakt, raz dziennie trzeba poczekać. Ale czym jest poczekanie kilkunastu godzin dla szczęścia, jakim jest przejęcie uprawnień administratora i później kolejnych serwerów? Password reuse, rzecz oczywista, ale o tym zawsze też staram się powiedzieć parę słów. Pamiętajcie o tym, żeby nie korzystać z tych samych haseł. To bardzo fajnie wychodzi. Przejmujemy jeden serwer, zdobywamy kilka haseł, czasami prostszych, czasami nam trzy dni się muszą łamać na Amazonie. No i sprawdzamy inne usługi wewnątrz, na zewnątrz, czy ktoś nie korzysta z tych samych haseł. Nie wiem, czy była taka firma, w której wszyscy by korzystali z różnych haseł. Chyba nie pamiętam jeszcze. W każdym razie zawsze ten password reuse do czegoś się przydaje. Na sam koniec, jeśli chodzi o obronę, jeśli chodzi o to, co powinniście robić lepiej, tak trochę mówiąc bardziej profesjonalnie, no pamiętać o tej polityce haseł, o tym, żeby te hasła były skomplikowane, korzystać z menedżerów haseł, uczyć tego użytkowników do bardzo ważnych zasobów, zabezpieczać je tokenami, jakimiś rozwiązaniami, być może na telefon i tak dalej, nawet kodami SMS. Aktualizować systemy i aplikacje, to o tym mówimy naprawdę. 12 lat już jest nudne, ale będziemy jeszcze o tym mówili, podejrzewam, z lat 20 i 30. Edukujcie swoich użytkowników, bo naprawdę, jak oni nie będą wiedzieli, dlaczego mają coś robić, dlaczego mają mieć trudne hasło użytkownicy. No bo jak wy im mówicie, że macie mieć trudne hasło, bo polityka bezpieczeństwa tak mówi. Albo dlatego, że my wam tak kazaliśmy, bo jesteśmy SysOps, DevOps i dział bezpieczeństwa. To oni mają na to wyjebane kompletnie. Jak wy im powiecie, że hasło trudne powinno być po to, żeby ochronić zasoby, żeby nas nie okradli, żebyśmy mieli pieniądze na wasze premie. No to tam do 10% dotrze, ale zaczną myśleć troszeczkę inaczej, tak? Bardzo ważne jest, żebyście z nimi rozmawiali w trochę inny sposób, niż tylko dawali im do podpisania polityki bezpieczeństwa, które mają 36 stron, nikt tego nie przeczyta, podpisują się i tak dalej, nie? Segmentujcie swoją sieć, naprawdę. To jest coś, co mocno utrudnia nam życie. Z rzadka, bo z rzadka. Jak utrudnia, to jest fajnie, bo to jest fajna robota, bo trzeba znaleźć 2-3 inne serwery, przez które się odbijemy i to spowalnia atakujących. To sprawia, że osoby, które atakują, muszą spędzić więcej czasu. Jak nie będziecie, ktoś nie zrobi na was kontraktu i nie wykupi po prostu ataku i będzie miał dużo pieniędzy, no to tylko jesteście taką, powiedzmy, firmą, która dostaje przez to, że miała, nie wiem, nieaktualne oprogramowanie, to was też może uratować, bo to spowalnianie atakujących to jest generowanie kosztów po stronie atakujących. A to sprawia, że im może się odechcieć i po prostu mogą się przerzucić na inny cel. Ten czas jest tutaj bardzo ważny i ten firewall fajnie pomaga. Szyfrujcie dane, szyfrujcie transmisje, korzystajcie z SSL-a, korzystajcie z możliwości tego, że możecie już dzisiaj naprawdę fajnie skonfigurować sobie bezpieczne połączenia, bo to się też przydaje w takich testach penetracyjnych. Czasami można podsłuchać jakiś ruch i też wychodzą naprawdę bardzo interesujące kwiatki. Róbcie testy bezpieczeństwa, nie musicie przychodzić do takich firm jak nasza. Możecie sobie robić wewnętrznie, znowu jeden dzień w miesiącu, raz na kwartał, mówicie, że 3 godziny teraz robię najważniejszą rzecz na świecie, testy bezpieczeństwa, bo od tego zależy nasze życie, biznes i tak tego nie zrozumie. Ale zamknijcie drzwi, wyłączcie telefon i róbcie sobie taki przegląd z tą wiedzą, którą wy macie, wynosicie z takich konferencji, po to, żeby się dowiedzieć, jak wyglądają wasze środowiska. My, jako firma, która świadczy usługi bezpieczeństwa, tak samo robimy sobie tego typu usługi świadczymy sami dla siebie. To jest łatwiej fakturować, co prawda, bo to jest taki złoty barter, ale też raz na jakiś czas siadamy i po prostu testujemy i sprawdzamy. I czasami się właśnie też może okazać, że jakieś tam w tempie coś zostało tydzień temu, przez to, że mamy ten proces raz na miesiąc, usuwamy, to jest porządek. Nowe systemy operacyjne, miejcie porządek w sieciach, w urządzeniach i tak dalej. Ograniczajcie konta administratorów, oczywiście programistom się nie da, bo oni zawsze mówią, że ja muszę mieć do wszystkiego dostęp, wszystko musi mieć działać, muszę sobie instalować sam te wszystkie, to całe oprogramowanie do oglądania filmów i do gier, bo ono jest im potrzebne w pracy i tak dalej. Nie? Jako tacy prawdziwi administratorzy możecie korzystać z benchmarków, z checklist, które są gotowe, są w sieci, możecie je pobrać i możecie sobie sprawdzać swoje systemy w zautomatyzowany sposób. I to jest coś, co jest fajne z perspektywy DevOpsów, że jest szansa, że za 7-8 lat po takich moich 100 prelekcjach część z osób zacznie myśleć i zacznie wdrażać te rozwiązania już w ich automaty. Bo dzisiaj korzystają z rozwiązań zautomatyzowanych do zapewniania dostępności, do zapewniania dystrybucji i oprogramowania, ale tego typu podejście można fajnie dodawać do tego, co się dzieje w codziennej pracy. A tak dla was do zapamiętania, tak po ludzku, zbędne zasoby, nie zostawiajcie danych na chwilę, bo to kompletnie nie o to chodzi. A jak zostawiacie, bo i tak będziecie zostawiać, wiadomo, że nie będzie tak, że mnie posłuchacie, to dziwne pliki, dziwne nazwy i raz na miesiąc porządek, raz na tydzień, raz na pół roku, jakkolwiek. Testujcie swoje dostępne porty. Naprawdę nie jest problemem zestawienie sobie skryptu, który będzie nawet w Nmapie raz na jakiś czas.
testował wasze usługi i wysyłał wam różnice, tak? Tam jest w Wenmapie taki pakiet, który to robi. To w ogóle naprawdę są dwie linijki zrobienie takiego skryptu, który wysyła różnicę i od razu o tej różnicy wiecie na mailu i okazuje się, że na chwilę któryś tam z chłopaków zestawił faktycznie sobie serwis, bo chciał coś przetestować i przez ten serwis można wjechać do sieci wewnętrznej, do sieci produkcyjnej naprawdę bardzo prosto. Nie używajcie prostych haseł. Słuchajcie, jechałem w pociągu tutaj do was dzisiaj rano i taki koleś koło 50 chyba z branży PKP, bo się jarał tym, że szyby są zrobione przez inną firmę niż drzwi. Więc tak domyśliłem się, że jest PKP i miał też legitymację PKP, więc coś tam z okolic. Jechał z żoną, no i pyta się mnie, bo ja mam zaklejoną kamerkę, tak? To jest prawda? Ale jak się pytam, co jest prawda? Że mam zaklejoną kamerkę, to jest prawda? Nie o to mi chodzi. To jest prawda, że oni tam mogą wejść przez ten komputer. Ja mówię, panie, wszystko mogą. I on tak się przestraszył i coś tam mi opowiedział, że ja miałem Lenovo laptop, tak? I coś tam mu zaświeciło, mówi, w Lenovo to ja słyszałem, że oni tam to takie złe oprogramowanie dali. Mówię, panie, wszyscy dają, nie? I na to jego żona mówi do mnie coś takiego, a propos haseł, bo to jest historia a propos haseł, natomiast jest na okrętku opowiadane jak zawsze. Żona mówi coś takiego, a u nas, też kobieta około 50 lat, ostatnio na szkoleniach z bezpieczeństwa powiedzieli, że 6-znakowe hasło online można złamać w 2 tygodnie. I super, nie? Fajne, że w ogóle coś takiego jest, że jakaś tam edukacja, no nie dyskutujemy na ten temat, czy tam jest jakiś brute force, czy nie i tak dalej. Ja powiedziałem, no bo ona tam dyskutowała, przez chwilę mówi, no bo tam 10-znakowe hasło mieć najlepiej. Ja mówię, no tak, jak nie ma pani PESEL-u, ani Kasia raz, dwa, trzy, no tak, oczywiście, nie? Ciekawa dyskusja o hasłach, fajnie, że ludzie się edukują i jest coraz lepiej, ale tak naprawdę jest jeszcze ciągle daleko. Uprawnienia nie dla wszystkich, znowu najprostsze. Albo sobie ustawcie umask standardowy, niech wam 7.0.0 się ustawia, niezależnie od tego, jaki plik stworzycie. To jest najlepsze rozwiązanie, bo nie musicie o tym pamiętać. No ale jak już coś wrzucacie i nie chce wam się tak bardzo zaangażować, to po prostu chmot i pamiętajcie o tym, że to zostało 7.0.0, a my to znajdziemy za parę miesięcy i pomyślimy, jak to zabrać. Trochę materiałów dodatkowych dla was do obejrzenia później, oczywiście po prezentacji. Szkolenia, kody promocyjne. Czy ja mam kody promocyjne na szkolenia? Adam ma, aha, dobra. Też fajnie. Ja w ogóle pewnie się nie zorientowaliście, ale nie wyglądam jak Małgorzata Wasiak, która była w agendzie. Miałem powiedzieć o tym na początku. Małgorzata Wasiak się rozchorowała. Przepraszam was bardzo, że ja jestem za nią. Natomiast w dużym uproszczeniu, jak będziecie chcieli, my prowadzimy szkolenia z bezpieczeństwa, z testowania bezpieczeństwa we współpracy z zaufaną trzecią stroną. Kto zna serwis zaufana trzecia strona? Ręka do góry. No patrzę, kto nie podnosi. Leniwi. Prowadzimy z nimi szkolenia z testowania bezpieczeństwa, uczymy takich rzeczy, jak takie błędy wynajdować, jak wynajdować błędy bezpieczeństwa w aplikacjach WWW, w aplikacjach mobilnych. Jakbyście chcieli kod rabatowy, bo te szkolenia są cholernie drogie, my tak zawsze opowiadamy, że lepszy samochód kosztuje drogę, tak? I tak sobie to o tym myślicie. Jakbyście chcieli jakiś rabat, żeby mieć na flaszkę chociażby, to złapcie mnie, albo Mateusza, albo Adama, albo organizatorów i my gdzieś zostawimy kody rabatowe, jak Adam się pojawi z zaufanej trzeciej strony. No i tam będzie można wtedy uszczknąć te 7-8 zł. Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, bo tam dyplom do mnie idzie, słuchajcie, najważniejsza rzecz, certyfikat w ogóle, bez certyfikatów, dyplomu. Co to jest w ogóle? Siekierka. Czekaj, ja to... słuchajcie, dostałem... Ja się miał czym hakować. Dostałem w ogóle siekierkę hakerską. Tak, o co chodzi z tą siekierką? Bo ja nie kumam, jak zawsze. To po angielsku to hack, to znaczy rąbać. Dobra, sorry, przepraszam, że nie wiedziałem. Teraz już wiem. No dobra, no na szyję. Jak znalazł, no nie wiem, na komunię albo coś. Się nada. Czy macie jakieś pytanie ewentualnie? To może uda mi się odpowiedzieć. Password reuse versus wpięcie aplikacji z LDAP-em. No, to do mikrofonu. Password reuse versus LDAP. No to zależy. No. Na większość pytań zawsze będę odpowiadał, to zależy. Da się fajnie zrobić LDAP-a i uwierzytelnianie z jednego miejsca,
A da się też tego LDAP-a tak fajnie spieprzyć, że właśnie w tym case'ie z Quake'iem nam się ten LDAP super przydał, bo było tak, że dla części użytkowników LDAP był skonfigurowany tak, że można było uzyskać wszystkie hasze, plus do tego część haszy była w stary sposób, miała jakiś tam słaby algorytm szyfrujący i złamaliśmy te hasła w ogóle w 10 minut. Więc wiesz, no to zawsze trzeba się zastanowić, nie? To nigdy nie ma w bezpieczeństwie, jak ktoś wam mówi zrób tak albo zrób tak, to zazwyczaj generalnie chce was zbyć, nie? To bardzo, bardzo mocno zależy. Bo to jest znowu trochę pytanie o ten porządek, nie? Czy chcesz na przykład dać dostęp do wszystkich zasobów jednakowo z jednego hasła, nie? Czy masz ważniejsze zasoby, czy masz mniej ważne zasoby? Teraz, czy chcesz te ważniejsze zasoby zabezpieczyć trochę lepiej, czy żeby było tylko jedno hasło, nie musieli wtedy denerwować i tak dalej, nie? No, zawsze jest mniej więcej w ten sposób, że trzeba się dobrze zastanowić, jakie ryzyko, jakie dane, co z tym chcemy zrobić, jak bardzo chcemy ułatwić swoim użytkownikom. Ja byłem ostatnio w jakimś urzędzie, i pani gdzieś tam klepie, 20 minut siedziałem, wypełniałem jakieś wnioski i co chwilę było, wylogowało mnie, tak? I pani tam 2 minuty się kolejny loguje. Ma jakąś smart kartę, która jest oczywiście wpięta cały czas i tak dalej, wpisuje jakieś hasło. I no to jest teraz pytanie, czy to jest bezpieczne rozwiązanie, tak? Że ją wylogowuje, ta bezczynność, nie wiem ile była, 30 sekund, jak ona coś pisała na kartce, nie? Czy to sprawia, że ten system jest bezpieczniejszy? Bo na siłę wymuszamy na użytkowniku, żeby po bezczynności go wylogowuje. Nie, no trzeba to robić z głową, nie? Trzeba się nad tym zastanowić i to pewnie łatwiej było mi odpowiedzieć, jakbym, wiesz, bardzo konkretnie wiedział, jaka aplikacja, jakie dane, co jest dla was najważniejsze, co nie, i to by trwało, wiesz, godzinę na spotkaniu, a nie tutaj, nie? Zawsze polecam zastanowić się nad tym, jakie ryzyko i co jest dla ciebie jak ważne, nie? Tak? Pani powiedziałaś, że sieć korporacyjna trzeba traktować jak internet. Jak często widzisz układnikowe uzupełnianie pomiędzy korpnetem a produkcją? Jak często co widzę? Jak często co widzę? To factor authentication. Piątko się dalej nie skuma żartu. Jak często co widzę? To o to chodzi. Powiem ci tak, widzę coraz częściej, jest naprawdę coraz lepiej. Szczególnie jakieś takie instytucje, które wiesz, mają trochę kasy i mogą sobie wydać na tokeny chociażby i tak dalej. No ale powiedziałbym, że nadal bardzo rzadko. Ci najwięksi faktycznie, bo oni mają na to kasę i lubią na to wydać kasę i pokazać też jakby z perspektywy zarządzania ich porządkiem, że my mamy, tak? My jesteśmy fajni, bo my mamy, są jakieś organizacje, które nadzorują ich i tak dalej, szczególnie instytucje finansowe i to też trochę na nich wymusza korzystanie z tego typu rozwiązań, ale w takich, nie wiem, jakichś firmach typu software house'y i tak dalej, to słuchajcie, no firmy korzystają na przykład z rozwiązań Gmaila komercyjnego i tam masz za darmo SMS-y, nie? Możesz sobie zrobić i tak dalej. Bardzo, bardzo rzadko. W ogóle nie pamiętam, czy jakaś firma już korzystała z... No może jakaś tam jedna też, wiesz, na palcach jednej ręki bym sobie przypomniał z tych setek firm, która miała wdrożone to 2FA i działało, nie? Mimo, że są, wiesz, są darmowe rozwiązania też i tak dalej na komórki. A to jest świetne zabezpieczenie, nie? Jeszcze jakieś pytanko? Jak coś to jestem dzisiaj, jutro, możecie mnie pomęczyć ewentualnie gdzieś na dole i podyskutować. Jeszcze raz wam bardzo pięknie dziękuję.